Polacy są coraz bardziej serdeczni, coraz bardziej otwarci i coraz nowocześniejsi. Są szczęściarzami, że mają takie fajne dziewczyny. Polacy są mili, uprzejmi, przystojni, wspaniali i w ogóle naj. Są wszędzie i zawsze potrafią sobie poradzić i za to kocham ten naród. Polacy są nieprzewidywalni. Polacy są ludźmi o wielkim sercu i niech tak zostanie przez kolejne wieki. Absolutny hit tego roku, jak zawsze porywający. Kocham Cię, Polsko, Ben! Czuję, że dzisiejszy program da nam niezły zastrzyk energii. Wystarczy, że pojawią się promienna jak poranek Marzena Rogalska. I radosna jak wróbelek Kasia Zielińska. Niech was nie zmyli ich miła powierzchowność. Te dziewczyny naprawdę potrafią walczyć, ale panie widzę już chyba po lampeczce grzanego wina. Listopadowa szaruga wam jest straszna, prawda? Tak? My się tam odpowiednio rozgrzaliśmy do walki, aha, ale tak. Na wino zapraszam po programie. Na zwycięskie wino oczywiście. A proszę, już jest pewna deklaracja. Niech odpowiedzią na to wyzwanie będą wasi zawodnicy. No, chciałam powiedzieć, że my specjalnie zaproszeń nie potrzebujemy, bo zwycięzcy mają wejścia na każdą imprezę. Taka jest prawda. A oto drużyna, która będzie ze mną walczyć. Muszę wam powiedzieć, że strasznie dużo było chętnych, ale ja oczywiście zrobiłam casting i wybrałam tych najlepszych. Oto Piotr Kupicha, Złoty Słowik, pokona ich śpiewająco! Marzena Sienkiewicz, najbardziej pogodna pogodynka w wydaniu bojowym. Już ona Jareczkowi Kulczyckiemu stworzy warunki atmosferyczne. Tomasz Stockinger. Słyszałam, że żadna aktorka nie może oprzeć się jego urokowi i kocha się w doktorze Lubiczu. Ale szybkało. Szybkało. Boże, co za uścisk, panie doktorze. I oczywiście cudowna, najwspanialsza publiczność. Niezwykła więź emocjonalna wyczuwalna jest w zespole, w drużynie Marzeny. Odpowiedź Kasi Zielińskiej. No tak, Marzena jak zwykle wymachuje szabelką, ale jak sobie tak będzie wymachiwać, to my wtedy wygramy. Proszę. A dlaczego wygramy? Uwaga. Tomasz Majewski. Nasza olimpijska duma będzie dzisiaj miotać słowami niczym swoimi kulami. W każdym aspekcie to wielki wojownik. Jarek Kulczycki. Nie straszna mu żadna interwencja. Ma wszystkie wiadomości w jednym palcu. No i oczywiście jest przygotowany na każdą, Marzenko, pogodę. Oraz moja ukochana serialowa mamcia. Ozdoba naszego zespołu. I panie doktorze, w starciu z naszą Marzenką będzie pan potrzebować sam lekarza. Oraz najlepsza na świecie publiczność.
Czy jako łani, czy jako pancerni, Polacy zawsze walczą z polotem. Dziś oczywiście na wesoło, ale dobra zabawa wymaga dobrej nagrody. Czy ktoś ma ochotę na nagrodę? No, zastanawiam. Dla kibiców zwycięskiej drużyny moja piękna krakowianka Magda ma strój legendarnego Lajkonika. Symbol tego, że od wieków potrafimy pięknie zwyciężać i dobrze się bawić. Dawno nie widziałem tak uroczego Lajkonika. A fundatorem nagród jest firma Jamar, producent koncentratu pomidorowego oraz innych przetworów z polskich warzyw i owoców. Kolejną nagrodą dla gwiazd dzisiejszego wieczoru jest gra planszowa Kocham Cię Polsko. Jest nagroda, są przeciwnicy, czas rozpocząć grę, przed nami runda pierwsza. W tej rundzie oko w oko staną pokolenia, każde z nich musi podać odpowiedź na pytanie dotyczące fragmentu filmu lub programu. Tu szczęście sprzyja szybszym, kto pierwszy wciśnie przycisk może zdobyć 2 punkty, pod warunkiem, że pozwoli mi zadać pytanie. Zła odpowiedź to szansa dla rywala. Zacznijmy od Piotra i Tomka. Zmierzycie się z polskim Supermanem. Jeśli pamiętacie film Hydrozagadka, wiecie, że to nie przelewki. Stój! Ej, chłopcy, nieładnie! Nóż! To jak zapałka w ręku dziecka. Tym się bawić nie wolno. Jak nazywał się polski Superman? Tomasz Majewski, też oczywiście Superman. Oczywiście był to As. Jak nazywał się polski Superman, którego widzieliśmy w tym filmie? Oczywiście, że był to As. Teraz tylko odrobinę starsze pokolenie. Zauważyliście, że Polacy zakochali się w komediach romantycznych, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. Oto jeden z przebojów kinowych. Tylko mnie kochaj. Jesteś ładniejszą dziewczynką niż chłopcem. Wiem. To dlaczego mama ubiera cię jak chłopca? Bo mnie zależy. Twoja mama też jest taka? Jaka? Pyskata? Nie. A skąd to masz? Po tacie chyba. To akurat może być dowód na to, że nie jestem twoim ojcem. W którym popularnym serialu Dwójki gra Julia Wróblewska, czyli filmowa... Marzena Sienkiewicz, słucham, Marzenko. M jak miłość? Bardzo dobra odpowiedź! Marzena i Tomek, nie zwracajcie uwagi na to, co opowiadał będzie w waszym materiale Zenon Laskowik. Oczywiście dotyczyło to telewizji, ale ponad 20 lat temu. Słyszał pan teraz, co było na Woronicza w Warszawie, w ośrodku, w radiokomitecie? No ja, przyjechał dziennikarz prowincjonalny i szedł do redakcji, wie pan, i nagle patrzy na korytarzu, idzie coś takiego. Nie? No tak patrzy na to, wie pan, i zadusił. A to wracało zaufanie do telewizji. Z jakiego miasta pochodzi kabaret Tej? Tomasz Tokin. Poznań, naturalnie Poznań. Oczywiście, że tak, naturalnie. Ze stolicy Wielkopolski. I materiał dla naszych kapitanek dotyczy czasów, których możecie już nie pamiętać. To mekka wszystkich, którzy marzyli o dżinsach, gumie balonowej Donald czy pierwszym bezcennym napoju w puszce. Kup mi rajstopy, perfumy, bluzeczkę, perfumy. Pewex. Tam jest wszystko. Pewex. Zapraszamy do naszych sklepów. Kto wie, jakie było rozwinięcie skrótu Pewex? Marzena. Ale nie ma podpowiadania. Nie, to jest indywidualne pytanie. Wydaje mi się, co oznaczał ten skrót, tak? Tak, Pewex. Przedsiębiorstwo eksportu.
wewnętrznego chyba, ale ja byłam wtedy taka malutka. Przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, cokolwiek to znaczy. Tak. Ale takie było to rozwinięcie. Skrótu Pewnie. 6 punktów ma drużyna Marzeny Rogalskiej, 2 punkty, ale bardzo urocze. Kasia Zielińska i jej zawodnicy. Poza pytaniami i zagadkami będziecie mieli też chwilę relaksu. Po każdej rundzie Kocham Cię Polsko Band zagra fragment piosenki i tu wystarczy odgadnąć jej tytuł i pierwszego wykonawcę, a 3 punkty będą wasze. Uwaga! Zła odpowiedź to punkty dla czekających na wasz błąd przeciwników. Co to za piosenka? Pani Marzena już zasygnalizowała nam gotowość. I... O hela. Tak, mamy tytuł. Nie. Paweł Kukiz, tak. Pierwszy. Powiedział dobrze, nie. Jarek. Paweł Kukiz. O hela. Nie ma żadnych wątpliwości, że natchnieniem dla Pawła Kukiza mogła być moja Madzia. Tak, nie wiem czy wiecie, ale tej dziewczynie bardzo imponuje wiedza, o której będzie mowa w tej rundzie właśnie. To jest polszczyzna, to jest polszczyzna. Szczególnie panowie mają więc powód, żeby się postarać. Każdy z was ma do przeliterowania jeden wyraz. Wszystkie litery muszą zabrzmieć zgodnie z polskim alfabetem. Z pewnością nie ma wśród nas analfabetów, ale mimo wszystko ostrzegam przed podpowiadaniem. Zaczniemy od drużyny Marzeny Rogalskiej i od Piotra. Piotrze, dla ciebie do przeliterowania bardzo ciekawe słówko. Podżyrować. Tak, podżyrować, czyli poręczyć zapłatę sumy. Bardzo proszę, literujemy. Dobrze. Podżyrować. P, O, D, R, Z z kropeczką, Y, O, W, A i C. Jak nie myśleć o nim, że ma ogromne poczucie humoru. Podżyrować. Aha. Podżyrować. Podżyrować. Tak, ale to dobrze, pierwsze koty za płoty. Nie ma problemu. Tak, spoko. Marzenko, chrzcielnica. Chrzcielnica? Chrzcielnica dla ciebie, tak. C, H, R, Z, C, I, E, L, N, I, C, A. Jakby mówiła, że jutro w całej Polsce będzie piękna, słoneczna pogoda. Chrzcielnica. Panie Tomaszu, groźny szkodnik. Jego larwy żyją na świerku i żywią się igłami. To osnujka. Słucham? Właśnie. Osnujka. No, osnujka. O. Świetny początek. S-n-u. Z kreską. Aha. I... Proszę o ciszę. A. Profesor Jerzy Bralczyk czuwa nad rundą Polszczyzna i zastanawiam się, dlaczego tego szkodnika, osnujkę, dedykował Tomaszowi Stockingerowi. Ale dobrze dedykował? Właśnie dedykował dobrze, tyle że osnujka przez U otwarte. Otwarte? Tak. Dla pani kapitan mamy... Relaks. To słowo, daj przykład rywalom. Drzemlik. Drzemlik? Drzemlik, to jest gatunek sokoła, drzemlik. Ja wiem. Ta. D, R, Z, E, M, L, I, K. Spójrzcie na niebo, wysoko, szybujący drzemlik. Bardzo dobrze. Dwa słowa przeliterowane poprawnie. No a teraz Kasia i jej drużyna i zaczniemy od Tomka. Dla ciebie...
A możemy się rozgrzać? Tomku, możecie się rozgrzać, oczywiście, uwaga, jeśli nie jesteście jeszcze rozgrzani. Cztery. Nędzne waszych starań próby, nasz Majewski rozłoży was na łopatki. Co? Tym razem zrobi to słowem przepiórka. P-R-Z-E-P-I ukreskowane R-K-A. Ha, ha, ha. Z wrodzoną sobie lekkością poprawnie przeliterował. Jarku, dla ciebie słowo, które oznacza przyrząd medyczny służący do przycinania skóry lub tkanek. Tak? Brzmi strasznie. Wyraz też nie jest specjalnie przyjemny. Żegadło. Żegadło? Tak, żegadło. No dobrze, to Z z kropką, E, G, A, D, E, O. I na dobrą sprawę w ogóle nie bolało przecinanie tkanek i skóry twoim żegadłem. Tak. Pani Marzeno, krótkie, lapidarne wręcz słówko. Huf. C, H, o z kreską, W. Wiem, że króciutko na temat i bardzo, bardzo poprawnie. Dla Kasi Zielińskiej pewnie nie będziesz miała problemów najmniejszych z dawnym narzędziem rolniczym do orki. To narzędzie to płużyca. Płużyca. Płużyca? Tak. P, E, U otwarte, rzec, krochopką, Y, C, A. Płużyca, tak? Tak, wydaje mi się, że to jest poprawnie. Tak, pani Katarzyno, otrzymujecie punkty również za te. Rewelacyjny wynik, 4 poprawnie przeliterowane wyrazy. Moje gratulacje. Kolejna konkurencja w rundzie polszczyzna to literowanie drużynowe. No. Trzymam kciuki za waszą współpracę, bo tym razem litery wyrazu po jednej wypowiadają kolejni zawodnicy. Zaczynamy od drużyny Marzeny. Mam nadzieję, że wyraz rozkapryszenie nie będzie dla was za trudny. Bardzo proszę. Rozkapryszenie. R. O. Z. K. A. P. R. Y. S. Z. E. M. Tomek. I. Już się zrobiło ciśnienie. E. Jest. Tak. Tak. Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. A Kasia, jej skora do walki drużyna, przeliteruje słowo przeksięgowanie. Przeksięgowanie. Przeksięgowanie, Kasiu. P. P. R. Z. K. S. I. E. L. O kurczę. G. O. W. A. E. Hany. I. E. To nic, to no poszło, no poszło. Trata, tata, trata, tata, na tą drużynę nie ma bata. Przeksięgowanie. Przeksięgowanie. Tak, nigdy nie byłam dobra w rachunkach, bardzo mi przykro. Cieszę się na samą myśl o tej konkurencji. Dodatkowe 3 punkty już za moment do zdobycia. Proszę o podanie tytułu piosenki i pierwszego wykonawcy. Dajmy. Marzena jako pierwsza Boże, nacisnęła. Jeżeli to jest ten mężczyzna, którego uwielbiam, to jest to Klaus Mitwoch, Lech Janerka. Jezu, jak się cieszę, uwielbiam ten utwór. To niech już to będzie jest to. 68. mężczyzna, którego Marzena Rogalska tak, uwielbia. Tak, kocham cię, Lechu Janerko. Lech Janerka, Jezu, kocham jak się cię. Cieszę. Jezu, jak się cieszę, z tych uczuć strzeszę, kiedy pełną pieszę, znowu mam. Trochę jak myśliście, idę już tak śmiało, nowy plan. I pięknie jest, nie zdrowie bardzo jest. Daję wszystko, daję wolę, kim w prawo.
jest, a teraz będzie jeszcze piękniej, bo zaczynamy definicję. Każda z kapitanek przygotowała nietypowe słówko, a ekipa trzy definicje tego słowa. Uwaga, tylko jedna z nich jest prawdziwa. Przebiegła gra toczy się o trzy punkty. Pierwsza i grać z prawdą będzie drużyna Marzeny. Czekamy na wasze słowo i trzy definicje. Miązdra. Posłuchajmy. Walisz między oczy. Cóż to może być? Miązdra, słyszałem. Słuchajcie, tak? To jest roślina owadożerna, bardzo popularna w Polsce, która z tych owadów wysysa to, co najlepsze do przetrwania. To jest miązdra. Nie. Miązdra to jest taka błonka w jajku, która oddziela białko od skorupki. I jak białko jest bardzo świeże, mój drogi kolego, nie daje się jej łatwo zdjąć, ale tak naprawdę to ta miązdra w niczym nie przeszkadza. Czyli no, można w restauracji miązdra. Powiedzieć, proszę ściągnąć miązdrę z tego jaja. Oczywiście. Oczywiście. Ja tak zawsze mówię. Oczywiście. Ale wiesz, z tym jajkiem to przesadziłaś. Spodziewałam się czegoś jednak bardziej, najspokojniej. Proszę państwa, co to jest miązżyć, bo od tego trzeba zacząć, prawda? No. Miązżyć to znaczy mięszać. Oczywiście w gwarze ludowej, związanej z regionem Jarosława. Więc miązdra to jest naczynie. Państwo wiedzą, co to jest makutra, prawda? Makutra. O, to jest bardzo podobne naczynie. Gliniane naczynie, w które uciera się żółtko z cukrem, się miązdrzy właśnie w tej miązdrze. I to jest miązdra, czyli ta misa gliniana. Trzy definicje już znamy, która z nich jest tą właściwą definicją. Ja tylko chciałam dowiedzieć, czy ta miązdra się różni od makutry. No tym, no. Że ona pochodzi z Jarosława. Aha, że dlatego, tak? Tak. Aha. Kasiu. Ciekawe. Pierwsze. Trzecie? Trzecia. Moim zdaniem trzecia. Trzecie? Nie, błąka nie. Dobra. Kto za pierwszym? Kto za trzecim? Za trzecim? Państwo są za trzecim? Pytanie do publiczności, załatwia tak? sprawę. A za pierwszym kto? Wybór padł na... Którą definicję? Miązdra. No. Podpuszcza nas, podpuszcza. No właśnie, tak. No. Nie, pójdźcie, właśnie on to mówi, żeby podpuszczać, a to jest po prawda, moim zdaniem. Miązdra. No dobrze, no dajmy te trzy. Definicja Tomasza Stockingera, tak? Miązdra, czyli gliniana misa. Marzena wie, która z tych definicji chyba jest nie, poprawna? I pięknie jest, i skromnie bardzo jest, bo nie ma punktu. A, czyli to nie misa gliniana. Która jest tą prawdziwą? A kto miał rację? Prawdziwą definicję powiedziała najbardziej pogodna pogodynka Marzena! Wszystko jasne. Teraz kolejna drobna kłamstewka Kasi. Słuchamy waszego słowa. Nie mamy słowa... Juszyca. Kogo? Juszyca. Jak widać, jestem smakoszem i każdy smakosz wie, że juszyca to jest taki płyn, który się wytwarza przy pieczeniu mięsa. Tam się zbiera w tej brytwance. No i jeśli jesteście smakoszami, to wiecie, że mam rację. Juszyca, to niech mnie jasna juszyca trafi. Jak nie jest to po prostu nagła chuć niepowstrzymana, nieopanowana, która doprowadza do tego, że ludzie pielgrzymują do stodoły na sianko albo w inne miejsce, gdzie mogą ukryć się przed oczami sąsiadów. Czyli odznaczał się ogromną juszycą, tak? Tak. Ależ narwana ta drużyna, Kasiu. Mam jeszcze jedną propozycję. To jest nawet ciekawe, ale ja niestety uważam, że juszyca to jest po prostu, drodzy panowie, tak kiedyś nazywano łysinę. I juszy facet to był po prostu kiedyś łysy facet. Naradza się drużyna... Jucha to jest krew. Marzeny, juszyca brzmi dość egzotycznie. Krew, która gotuje się... Jest ktoś, kto wie na 100%? A może ktoś na 200%? Co? A może ktoś z was był juszyca, nasianie, coś te sprawy, nie? Nie, czyli dwójka odpada. Ja bym powiedziała, że to jest drugie. Krew gorąca. Czyli co to było? Słuchajcie, poza tym Marzena jaka była zupełnie jest... niewiarygodna z tym łysieniem. Ale to ja jestem aktorką. Jaka jest wasza decyzja? Co, jedynka. Pierwsze. Czyli Tomasz Majewski, tak? To tak, on mówił prawdę, to jego definicja jest tą właściwą. Kasiu? No i wzięli pierwsze. I co? No i muszę się ucieszyć. No, macie punkty, macie. Yeah! Bardzo dobrze. Naszych gwiazd nie trzeba zmuszać do niczego. Zwłaszcza do zdobywania punktów.
17 punktów na koncie Marzeny Rogalskiej i drużyny. 9 punktów ma Kasia Zielińska. 9 na razie, 9. Jej zacny team. Właśnie teraz Kocham Cię Polsko Band ma dla Was 3 punkty. Co to za piosenka? Piotrze? Usialalala, czyli to musi być Shaking Doody. To jest Shaking Doody, ale tytuł piosenki mnie interesuje. Tytuł piosenki. I niestety powiedziałeś zły tytuł. 3 sekundy minęło. 3 punkty. Za 10-13. Kolejka jak zwykle ustawiła się. Wszyscy tu nie znają jak ich też. Odliczono forsę lekko w ręku mnę. Przed 30 nie jest źle. Za 10 minut 13. Zapala próba, zaręka lekko grzy. Bo nie lubię czekać, słabo mi. Wszyscy z takim alim, oni mają gest. Siedzimy na alpanie, kajnie je. Za 5 minut 13. Za 5 minut 13. Za 5 minut 13. Za 5. Jeżeli lubicie takie polskie przeboje, mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Najlepsze płyty to składanki, a ta jest chyba najlepsza z najlepszych. Druga część już w sklepach, równie dynamicznie jak Shaking Doody, będą w kolejnej rundzie dynamiczne nasze kapitanki. Dziewczyny mają po 2 minuty na opisanie jak największej liczby naszych znanych rodaków. Każde odgadnięte imię i nazwisko daje punkt. Do zdobycia jest ich aż 20. W tej rundzie pomóc mogą Wam kibice. Miejcie więc uszy szeroko otwarte. Kasiu, chodź do mnie, wiesz, ilu facetów Maćku, mi teraz ja? Będzie zazdrościć. Już lecę, tak. Kasia Zielińska. Bardzo proszę, czas, start. 2 minuty. Aktorka, dziewczyny do wzięcia. Taki ma fajny głos, nie? Ewa Szykulska. Ewa Szykulska, bardzo dobry początek. Reżyser Szczęśliwego Nowego Jorku. Zaorski. Jarosławski, dobrze. Aktorka, Graczykowa. Tak, śpiewa dużo. Dużo śpiewa. Marzena. U Górnego śpiewa. Tak. Kurowska. Tak. Półtorej pisarz, minuty jeszcze. Malowany ptak. Kto? Po angielsku pisał. Po angielsku. Joseph Conrad. Nie. Janusz Kosiński. O tak. Yes. Ale imię. Imię. Janusz. Nie. Jerzy Kosiński. Jerzy Kosiński. Tak. Córka lidera Perfektu. Minuta 20. Kto? Patrycja Marko. Yes. Ładna jest ta ręka. Aktor. Ma siostrę Dorotę, też aktorkę. Paweł Delong. Tak... Paweł Delong. Paweł Delong. Patrzę kochindą. Jak burza. Muzyk jazzowy ma podwójne nazwisko. Dziennikarz. Jan Wróblewski. Bardzo dobrze. Jan Wróblewski. Aktor. Kabaret Dudek. Wiesław Gołas. Nie. 55. Romyśl Dojoński. Dziewoński. Edward Dziewoński. Ładnie to ujęłaś. Trzeba aktorka. Trzeba zabić tę miłość. Też podwójne nazwisko. Jadwiga Jankowska. Rewelacyjnie, pani Marzeno. Tak jest. Lalka. Jeszcze 40 sekund. Szyszkiewicz. Nie. Wokulski, czyli... No. Lalka. Dobrze mówi pani. Bolesław Prus. Zapytaj o autora zawsze, Kasiu. Tak. Politolożka, dodawca Solidarności, Czerwone Usta. 25 sekund. Jan Czerwone Syn? Usta? Jadwiga Staniszki. Jadwiga Staniszki, tak. 19 sekund niecałe już. Faraony. 12 nazwisko. Krzysia z Pana Bołodu Jurskiego. Barbara Bryska, dobrze. Właśnie, to ważne imię. 12 sekund, 11. Były premier. Kiedy? SLD. Jak Możdżar ma imię? Leszek Miller. Leszek Miller. 3 sekundy jeszcze próbuj. Piłkarz, 14 najlepszy polski trener. 13 odgadniętych postaci znanych Polaków, znanych Polek. Moje gratulacje, bardzo dobrze. Marzeno, podejdź do mnie, niech fani ognistych kobiet też coś dostaną. Poczuj się swobodnie, ona zawsze w takich sytuacjach czuje się swobodnie. Proszę zobaczyć, Marzeno, 2 minuty, 20 nazwisk. Jedziemy. Czas start. Hans Kloss. Kto go grał? Mikulski. Imię. Stanisław. Stanisław Mikulski.
dziennikarka była prezenterka TVP, jej mąż też był prezenterem, ale Monika był Luft? Rzecznikiem. Tak, Monika Luft. Były premier, miał narzeczoną lub ma Izabelę, Londyn. Jest! Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz. Tak. Tak. Aktorka Marta Mostowiak z M jak miłość. Dominika Ostałowska. Rewelacyjnie, Marzenka. Scyzoryk z Kielc, łysy. Liro. Tak. Półtorej minuty. Kamil z M jak miłość. Jego... Marcin Bosak? Tak. Coś niebywałego. Jurek Killer, 13 posterunek. Kto go gra? Cezary. Minuta 20. Wideoteka dorosłego człowieka. Kto prowadzi? Tak jest. Marzena reżyser operowy. Minuta... Dyrektor opery narodowej. Cieszyński. Słuchaj. Wyreżyserował... Właśnie teraz. Wyreżyserował film Egoiści. Tralala, tralala. O tak. Dziewiąte nazwisko. Tak, Mariusz Reliński. Tak jest. Dobrze. Tak jest. Aktorka Wierna Rzeka, mieszka w Szwecji na co dzień, czarne, długie włosy. Pieczyńska. Małgorzata Pieczyńska. Tak. 11 nazwisko teraz. Śpiewał Kobiety są aha, Norbi. Aha. Norbi. Tak jest. 52 sekundy aktorka, jeszcze. Aktorka, serial Fitness Club, Tylko miłość, w Pajęczarkach grała. Maria Pakulnis? Maria Pakulnis. Marzena Sienkiewicz, jesteś niewiarygodna. Bajki, Kruk i Lis. 40 sekund. La Fontaine? Nie, o Jezus, Polaka. Ma na imię jak prezydent Mościcki. Ignacy. Tak. I co dalej? Krasicki. Dobrze mówią? Krasicki. Tak jest. Dobrze. Dziennikarka, blondynka, krótkie włoski, TVN24, urodziła bliźniaki jakiś czas temu. Marta Kuligowska. 14 nazwisko, 15 to jest, wokalista. Macie 22 sekundy jeszcze. Nazwisko podobne do Rodzynka. Marcin Rodzynek? Marcin Rodzynek, dobrze. 16 tak nazwisko, 17 aktorka sekund, 16. Aktorka ballada Janusku Jadwinia w Seks Misji. Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia. Boże. 8 sekund. W Misiu? Tak, dobrze mówią. 16 Hanin? Nazwisko to jest. Hanin? Tak. Ryszarda? Tak jest! Tak, Ryszarda Hań. Dobrze. I niestety koniec czasu. Przebili was o 3 nazwiska, ale byli naprawdę, szli jak burza. 33 punkty ma Marzena Rogalska w tej chwili. 25 punktów ma drużyna Kasi. A jeśli uważacie, że któryś z Polaków wart jest poświęcenia kilku chwil, wejdźcie na stronę kochamciepolsko.pl i zagłosujcie w naszym plebiscycie na Polaka Roku. Czekamy. Jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie oddałbym swój głos na ciocie mojej Magdy. Rzadko bywa w naszym studiu, to bez niej program nie byłby taki smaczny i nie byłby. Co dzisiaj jemy? Moja Magda i jej koleżanki mają dla wszystkich wyśmienite WZ-ki. WZ-ki. Wyśmienite WZ-ki. Ach, kocham cię. Kocham cię. Dziękuję. Takie reakcje wywołuje albo Magda, albo WZ-ki. Nie wiem, to jest nierozstrzygnięte na razie. I za WZ-kę kocham cię. I co? Kocham cię. Z wielką przyjemnością, Madziu, bardzo. Ale bardzo kremiczek. Dziękuję. Zanim drużyny i kibice uporają się z WZ-kami, mam małą rekompensatę dla widzów, z których nie wszyscy mogą raczyć się teraz tymi ciastkami. Mała zagadka, a kto ją odgadnie, może wygrać 1000 zł i gadżety naszego programu. Z jaką trasą kojarzy się ciastko WZ-ka właśnie? A. Z trasą WZ? B. Z trasą rowerową? Czy może C. Z trasą wspinaczkową? Szybko wyślijcie odpowiedź A, B lub C pod numer 7350, a jeszcze w trakcie programu dostaniecie odpowiedź, czy wygraliście 1000 zł i nasze upominki. WZ-ka to jest bardzo warszawskie ciastko, jakby na to nie spojrzeć. Nie wiem, czy trudne do wykonania. Próbowaliście kiedyś w domu, tak jak ciocia Magdy, czy nie? Od fenomenalnej Marzeny Sienkiewicz zacznę. Marzenko. Ja umiem robić tylko sernik. Mnie na zimno. Mnie by to wystarczyło. Cudownie, na I love zimno, you. Tak? Sernik na zimno. Pani Marzeno, WZ-ka. Nie, jeśli chodzi o te sprawy kuchenne, to ja jestem z daleka. Korzystam z usług wspaniałych cukierni. Tomek Majewski, który wspominał o tym, że lubi zjeść. No i WZ-kę też lubisz zjeść? Potwierdzę, ja jeśli chodzi o ciasta i wypieki, to potrafię świetnie konsumować. Jeśli chodzi o robienie, to raczej się wstrzymuję. Tę ucztę zakończymy, odkrywając wyjątkową piosenkę. Kto pierwszy poda jej tytuł i wykonawcę? Proszę. Jarku? Zespół Pektus. Jeden moment. Jeden moment. To było proste. Zespół Pektus. A możemy zmienić tylko to, tytuł? To, co chciałbym ci dać. Nie, nie możecie już zmienić punkty dla drużyny Marzeny Rogalskiej. I to 3 punkty. Pektus.
wyjątkowy gość, Tomek Szczepanik z zespołu Pectus, a w naszej rozgrywce koniec sielanki. Co ten facet robi z publicznością? Czas na prawdziwy egzamin teraz. Mam nadzieję, że po tej rundzie gwiazdy nie będą się tłumaczyć, że miały pecha. Trzymam za was kciuki, ale ostrzegam, nie będzie łatwo. Każdy z was dostanie dwa pytania, dobra odpowiedź daje punkt i odsłania literę w waszym wyrazie. Odgadniecie go na końcu rundy, wtedy pomoc kibiców może być bezcenna. Wcześniej podpowiadanie jest surowo zabronione, po dobrej odpowiedzi usłyszycie taki dźwięk, a po złej lub udzielonej po czasie taki. No to co, gotowi? Tak! To jedziemy. Zaczynamy od drużyny Marzeny i od Piotra. Piotrze, w którym mieście od ponad 10 lat odbywa się doroczny Marsz Jamników? W Rzeszowie czy w Krakowie? odbywa się w Krakowie. W Krakowie rzeczywiście, tak. Brawo. Marzena Sienkiewicz, jak nazywa się najdłuższy wieżowiec Polski, położony na gdańskim osiedlu Przymorze? Falowiec, czy? Falowiec, kochany, nie zaskoczysz mnie, jestem z Gdańska, Falowiec, na ulicy. Ale próbowałem. Piastowskiej. Falowiec. 860 metrów, czyli prawie kilometr liczył Falowiec. Tomasz Stokinger, z jakiego regionu Polski pochodzi piosenka Miała baba koguta, 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 wsadziła go do buta, z Małopolski czy z Podhala? To ładniejszy, 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 ładniejszy. Trzy. Z Małopolski. Zdążył! Z Małopolski! Fantastycznie. Rewelacyjnie. Słyszycie? Rzutem na taśmę. Marzena Rogalska. No nie wiem, czy to będzie aż tak śmieszne. Nie wiem. Nie, bardzo mi się spodobałeś, że taki jesteś pełen emocji. Za to cię kocham. Tomasz Stokinger reaguje spontanicznie. Ja też próbuję się dostosować do tego nastroju. To wszystko. Nic więcej. Pytanie dla Marzeny Rogalskiej. Od którego roku działa w Polsce bezprzewodowa telefonia komórkowa? Od 1991 czy od 1993? No proszę. Nie. No proszę. Pierwszego. Wcześniej. Od 1991. Pewnie. Tak. Piotrze, jak nazywa się ten rozpowszechniony w Polsce pasożyt występujący głównie na drzewach liściastych? Cmok, cmok, jemioła. Ponoć ma wpływ na bezkarne całowanie. Tak, jemioła. Marzenko. ZAM. ZAM. To nazwa polskich komputerów projektowanych w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie w latach 60. Czy pierwszy polski telefon komórkowy? ZAM. No nie jest to telefon. Skoro nie jest to telefon, to jest to? To pierwszy. Pach, komputer. Naprawdę są dzisiaj rewelacyjni. Tomasz Stokinger, jak nazywał się szlak handlowy, który u schyłku starożytności przebiegał przez, proszę spojrzeć, najstarsze miasto w Polsce? Moje miasto rodzinne, najpiękniejsze miasto nad rzeką Prosną. Już więcej nie mogę. Tomasz Stokinger, słuchamy. Jak Bursztynowy? Nazywał... Bursztynowy? Po co z taką nieśmiałością? Bursztynowy szlak, tak. Przebiegał przez Kalisz. Kalisz pozdrawiamy. Kocham cię, Polską. Kalisz też kochamy, tak. Dobrze, Marzeno Rogalska. Rogalsko. Dokończ przysłowie. Rogalsko. Niewiele mądrości mają, którzy się... To jest coś dla ciebie właśnie, no. No ja wiem, będzie coś na przykład o strojach, tylko nie wiem, którzy się w stroje tam ubierają, czy o stroje chodzi, ale nie wiem, jak to brzmi. Ponieważ... No ja się ponieważ, zgadzam. Tak, to nie była poprawna ale wersja zakończenia. Ale jak brzmi to przysłowie? Niewiele mądrości mają, którzy się... Na kogo by spojrzeć? Kochają? W strojach kochają. Tak. Bez punktu, tym razem bez odsłoniętej litery, ale i tak odpowiedzieli na 7 pytań poprawnie, stąd 7 odsłoniętych liter w waszym wyrazie. Jaki to jest wyraz, który może wam dać 3 punkty? Horrendalny. Jakie to horrendalny. Słowo? Horrendalny. Horrendalny? Horrendalny. Tak, to jest słowo horrendalny przez Maer. Nie wiedziałam. Kasiu? Jestem jednak debilem. Czas, byście wzięli sprawy w swoje ręce. Spróbujemy. I to będzie... Potężny uścisk. Zaczynamy od pana Tomasza. Panie Tomku, specjalnie dla pana takie pytanie stworzyliśmy. Kim z zawodu był legendarny Piast, założyciel dynastii władców Polski? Oczywiście kołodziejem. I dlatego nazywał się Piast Kołodziej, tak.
Pytanie dla Jarka. Kryteria konwergencji to warunki, które Polska musi spełnić, aby przystąpić do strefy euro. Czy zasady przeliczania złotówek na euro są to te owe kryteria konwergencji? Zaraz, niechże się zastanowię, może chodzi jednak o to, że to pierwsza odpowiedź jest prawidłowa. Czyli kryteria konwergencji to warunki, jakie musimy spełnić, aby wejść do strefy euro. Zbliżyć się. Między innymi deficyt nieprzekraczający 3% PKB oraz niska inflacja. Tak jest. Tak, zgadza się, to była poprawna odpowiedź. Pani Marzeno, proszę podać nazwę województwa, którego stolicę zaznaczono na naszej mapie. Warmińsko-Pomorskie. Aj, cóż za fatalny błąd. To Warmińsko-Mazurskie. Nie, teraz ale żeby ściskana. Dodać jeszcze, tak. To ja jestem od lat żeglarką, jestem kapitanem żeglugi i to są moje strony, ja tego nie rozumiem. Brawo. Jesteśmy przy Kasi Zielińskiej. Rozgrzewam się. Nie, ty prosiłeś, żebym się skupiła. Przysłowie. Marzysz o przysłowie, masz tak, przysłowie. Marzę. Co komu smakuje, tym się... Delektuje? Co robi? Kaśka, naprawdę, zaklinam cię. Tym się nie otruje. A nie można się delektować? Może się delektować, ale no. Nie w tym przysłowiu. Kasia. Brawo. Tomasz Majewski. Tomku. Brawo. Ja bym tego pojęcia i tej działalności z tobą zupełnie nie kojarzył, ale pytanie jest skierowane właśnie do ciebie. O te rzeczy. Letni wypas owiec w Bieszczadach odbywa się od połowy maja do września. Prawda czy może fałsz? Prawda. Od połowy maja do września, tak. Wypas owiec w Bieszczadach. Jarku, ostatnie pytanie, dla ciebie ostatnie. Jak w dawnych wierzeniach ludowych nazywał się potworek wzrostu dziecka biorący udział w sabatach czarownic na Łysej Górze? Podpowiedź. Bobo czy Benkart? Benkart. Co? Wiecie co? Bobo chyba raczej. Bobo. Bobo? Bobo. Dobrze. Pani Marzeno. Tak, ja już nic nie mówię. Ja Marzeno, już nie mówię. Trzymaj się. Ja już spokojnie. Nic nie powiem. Którą rocznicę powstania obchodzi Super Express? 8 czy 18? 18. Świętuje swoje 18 urodziny Super Express. Życzymy wszystkiego dobrego. Wszystkim dziennikarzom Super Expressa. I jeszcze tylko mała formalność. Pytanie dla Kasi. Kasiu, w jakim mieście odbywają się wyścigi konne na torze zwanym hipodromem? W Sopocie czy w Warszawie? W Sopocie. Z pełnym przekonaniem odpowiedziała na to pytanie. I dobrze. 6 poprawnych odpowiedzi, 6 odsłoniętych liter w waszym wyrazie. Jaki to jest wyraz? Uwaga! 3, 4. Jemiołuszka! Jemiołuszka, tak. 3 punkty. Zobaczmy, dla kogo wiedza okazała się prawdziwą skarbnicą punktów. 46 punktów ma drużyna Marzeny. 34. 34. Kasia. 34. A teraz czas na Kocham Cię Polsko Band. Kto zna piosenkę, którą zagrają? Bardzo proszę, Krzysiu. Kasia Zielińska. Monika Brodka. Tak, Monika Brodka, ale tytuł. Ten. Ten, tak, ten. Bardzo dobrze. Punkty. Pięknie zaśpiewane. Teraz sami zdecydujecie, ile punktów chcecie wygrać. Tak. Ja tylko zatwierdzę to uderzeniem młotkiem. A licytacje? A to są licytacje? Musicie zdecydować, ile umiecie podać odpowiedzi na zadany przeze mnie temat. Kompletować listę zacznie drużyna, która wygrała licytację. Jeśli to zrobi, dostanie tyle punktów, ile wylicytowała. Jeśli nie, punkty przejmą przeciwnicy bez żadnej pracy. Sygnał taki oznacza poprawną odpowiedź, a ten sygnał daje znać, że to błąd lub ta pozycja już jest na naszej liście. W tej rundzie pamiętajcie, że kibice należą do drużyny. Pierwszy temat
nie byłby żadnym problemem dla cioci Magdy. Ile najpopularniejszych polskich zup możecie wymienić? Na naszej liście jest tych zup 12. Licytację zaczyna drużyna Marzeny. Tak. Powolutku, domyślam się, że nie jednej zupy próbowaliście. Oczywiście nie każda z nich jest w Polsce popularna, a nam chodzi tylko o te najpopularniejsze zupy. Barszcz biały, barszcz czerwony, barszcz ukraiński. Nie wiem. Krupnik na pewno 9. Barszczu na razie nie liczę. Dynia, z dyniowa. Botwinka. Botwinka, roz, żurek. A mleczna, mleczna. Mleczna, mamy. 12 wszystkie. Tak? Mamy, spokojnie. Jaka jeszcze? Biały, barszcz czerwony, fasolowa. Kwaśnica. 12 najpopularniejszych polskich zup. Dobra, bierzemy 12. Ile jesteście w stanie wymienić? Drużyna Marzeny Rogalskiej. 12 najpopularniejszych polskich zup. Marzeno? Wszystkie! Tak, bardzo dobrze, to mi się podoba. Licytują, jak licytują, to na całego. Nie zostawili wam żadnego pola manewru, niestety. Zatem możecie tylko liczyć na ich potknięcie, chociaż przecież nie życzycie źle nigdy swoim rywalom. Nie. W ogóle. Uwaga, zobaczymy. 12 najpopularniejszych polskich zup. 12 będzie, ufajmy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Czas start, macie 1,5 minuty. Rosół. Pomidorowa. Ogórkowa. Poczekajcie. Wolniej, czekamy na sygnał, kochani. Zupa, żeby nie ogórkowa. Wykipiała. Ogórkowa. Minuta była 20. Ogórkowa. 3 już grzybowa. Mamy. Jarzynowa. Barszcz biały. Kapuśniak. Bardzo ładnie wam. Barszcz czerwony. 4 jeszcze żurek. Są potrzebne. No pewnie. Cała minuta jeszcze do waszej dyspozycji. 3 zupy. Szawiowa. A szkoda, bo to dobra zupa. Krupnik jest. Chłodnik, jeszcze dwie. Chłodnik. 50 sekund. Dwie zupy jeszcze. Fasolowa. Nas interesują. Nie ma fasolowej. Grochówka. Grochowa, grochówka. Jest grochówka, jakże mogłoby jej zabraknąć. Wieczarkowa. 40 mleczna. Sekund. Mleczna. Szczawiowa. Szczawiowa była życzeniem Piotra, nie ma. Wieczarkowa mówią. Mleczna. 30 sekund do końca. Kartoflanka. Pół minuty. Jest, tak. Kartoflanka. Mamy 12 zup. Pięknie. 12 punktów dopisujemy na koncie drużyny Marzeny Rogalskiej. Tak się bawią zawodnicy w naszym programie. W programie Kocham Cię Polsko. Ach, taka lafiorowa. Mamy już 12 zup. Odpowiedzi na drugi temat powinny wam przyjść lekko, niczym piórko. Zależy mi na najliczniej występujących ptakach w Polsce. I to nie tych niebieskich tam gdzieś na szczytach władzy. Lepsze na liście zupy. Jest 10 gatunków owych ptaków najczęściej występujących w Polsce. Kasiu, ty wiesz najlepiej, jaki jest problem z ptactwem, prawda? Jak to jest z tymi ale ptakami, Kasiu? Domowe nie, będziemy się dzikie. Zastanawiać, czy ich przemijamy. Może panowie coś podpowiedzą ale a propos tak, ptaków. Popatrz, a 10 ptaków. 10 ptaków, tak? Kasiu, jest na tej liście, tak. Bardzo ci dziękuję. Orzeł, soku. Wróbelek, gil może być, koliberek. Bocian, gołąb, gabron, jemiołuszka, szpak, jemiołuszka, sroka, szpak, sroka, bocian, sroka, no. Jemiołuszka, jaskółki, dobra. Jaskółka. Co jest? Wrona. Dobra, 10. Aha. Dokładnie. Najliczniej występujące ptaki w Polsce, bocian. Na liście jest no, 10 gatunków, wy wymienicie nam 10. Szaleńcy. Maćku, dobrze 10? Mówiłeś. Mamy wiedzę na temat ptaków i wymienimy 10. Mają wiedzę, oni mają wiedzę na temat ptaków, wiedzą wszystko o ptakach, zwłaszcza tych najliczniej występujących w Polsce. Z kim Kasia się konsultowała, nie będę dopytywał. Za moment nam pokażą, tak że... Tak jak radziłeś z publicznością. Bardzo dobrze. Tak. Nie zostawili wam oczywiście, Marzenko, żadnego pola manewru w tym przypadku. Never. 10 najliczniej występujących gatunków ptaków w Polsce po raz pierwszy, drugi i trzeci. Liczę bardzo na wasze 10 punktów. Czas, start 1,5 minuty. Wrona. Wrona, powiadacie. Rozczarowanie. Wróbel. Wróbel. Bardzo proszę. Gołąb. Tak jest. Jaskółka. Właśnie nie jest na tym. Gawron. Liście 10. Gawron jest. Szpak. Nie ma szpak. Sikorka.
Sikorka. Bogatka na przykład, prawda? Niech będzie, jest. Mazurek. Mazurek. Taki ładny ptaszek jest. Co to jest mazurek? Mazurek. Sroka. 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 Mów szybko, minutę macie jecha. Jeszcze i tylko cztery gatunki Szpak. Zostały do Było. Wymienienia. Mewa. Mewa. Pas, mów pas. Mewa śmieszka. Rybitwa. Szpak. A było. Chcieliście kaczka, pójść za ciosem. Kaczka. Nie, nie. Kaczka. 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 Trzy jeszcze. Kawka. 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 Jeszcze tak. Bocian! Jak? Bocian! Kasiu, nie szalej. Gin! 33 sekundy. Kos, jeszcze. Kos. Nie ma kosa. Sierpówka. Czyli synogarnica jest na sierpówka. Na 28 sekund przed czasem. Ale kosztowało ich to sporo energii. 10 punktów. Super. Prawdziwy odlot. Spójrzmy na punktację. 58 punktów. 58 punktów ma Marzena. 47 punktów Kasia. Muzyka naszego bandu potrafi wszystko, nawet przenosić w czasie. Kto zna ten utwór i wykonawcę oryginalnego? Posłuchajcie. Kasia? Czy widziałeś tę panią? Widziałem tę panią, widziałem tę reakcję. Tak. Fenomenalnie. Dżem, wehikuł czasu. Dżem i wehikuł Jak czasu, trzy punkty dla Kasi i drużyny. Czasu. Wracamy do naszych czasów. W naszym polskim sporcie też nie możemy uciec od przeszłości. Jak tu nie pamiętać o tylu pięknych sukcesach? Zapraszam do mojej rundy. Zanim sport, my zakończyliśmy nasz konkurs kulinarny. Ktoś z was otrzymał już swój 1000 zł. Teraz możecie zdobyć jeszcze jeden. Obejrzyjcie uważnie ten materiał sportowy. To był materiał filmowy dla widzów dwójki. To był też szablista wszechczasów, sześciokrotny olimpijczyk i pięciokrotny medalista olimpijski. Jak nazywał się ten multimedalista? Trzy odpowiedzi. A. Andrzej Gołota. B. Leszek Blanik. Czy może C. Jerzy Pawłowski. Warto wysłać SMS o treści A, B lub C pod numer 7350. Już za chwilę możecie otrzymać od nas wiadomość zwrotną, że dostajecie 1000 zł oraz nagrody dzisiejszego odcinka. A w naszym studiu znów czas na popis pokoleń. Zobaczycie materiały filmowe, po których padnie pytanie. Jak znacie odpowiedź? Nie traćcie czasu i wciskajcie przycisk. Strzał w dziesiątkę to 2 punkty. Pudło daje szansę konkurentom. Drużyna nie stara się na siłę uszczęśliwiać zawodnika. Proszę. Tak, to zdecydowanie indywidualna dyscyplina. Dla Piotra i Tomka. Co to za mężczyzna, który nie kocha piłki nożnej bardziej niż siebie samego? A że wy, panowie, jesteście prawdziwymi facetami, wiecie zapewne, że królem strzelców reprezentacji Polski jest Włodzimierz Lubański. Oto jak grał. Spójrzcie. Lubański, Korigan sam na sam. Gol! Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! A to wejście w pole karne jest Lubański. Lubański, pusta bramka, gol! Włodzimierz Lubański w oficjalnych meczach reprezentacji Polski wystąpił 75 razy. Ile strzelił goli? Można się pomylić o 5. Dawaj, spróbuj. No, kto naciśnie dawaj, jako dawaj, pierwszy? Dawaj. Tomek, 3 sekundy są na odpowiedź. 48. Daj można 8, się pomylić 8, o 5, dawaj. Powiedziałeś 48. 44? 44 powiedziałeś i 8, daj zmieściłeś 40. Się w tych widełkach, bo yes. To były dokładnie 48.
48 trafień, goli, tak jest, Włodzimierza Lubańskiego. Punkty w rundzie sportowej pierwsze dla drużyny Kasi, Marzena, Sienkiewicz i Jarek. Dla was mam bardzo wyjątkowy materiał o tym, jak bardzo silne może być zamiłowanie do sportu. Uczestnicy paraolimpiady w Pekinie udowodnili, że pomimo przeciwności losu można realizować swoje marzenia. Pozdrawiam wszystkich, którzy we mnie wierzą. Marzenia się spełniają, pamiętajcie, wierzcie w nie. I to z całego serca dążcie do nich. Brawo, brawo, to są wspaniali sportowcy, tak. Ile medali zdobyli polscy para, Jarku? 11. Nie wierzysz w nich jakoś chyba specjalnie, to pytanie przechodzi na rzecz Marzeny Sienkiewicz. 30. Fenomenalnie jesteś obeznana ze sportem. Dokładnie 30 medali przywieźli z Pekinu. Paraolimpijczycy, tak, zdobyli w Pekinie 30 medali. Warto wspomnieć, że w Atenach 4 lata wcześniej wywalczyli aż 54 medale, ale i 30 to jest znakomity medalowy dorobek. Pani Marzeno, panie Tomaszu, na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie niemałe sukcesy odnieśliśmy w podnoszeniu ciężarów. Przypatrzmy się zatem naszym siłaczom. O, jakiś mały błąd techniczny i cała próba nieudana. Ireneusz Paliński, 442,5 kg w trójboju. Złoty medal i rekord świata. Piękna kariera. Bochenek był trzeci, brązowy medal. Jak nazywała się trzecia konkurencja w podnoszeniu ciężarów wycofana z programu Igrzysk w 1972 roku? Dla ułatwienia dodam, że dwie pozostałe to podrzut i rwanie. Wyciskanie. Kurczę. No nie, ja Panie się nie Tomaszu, nadaję. To pan pierwszy nacisnął, pan wyciskanie? Odpowiada. Wyciskanie? Szybkość. Wycisk. Wycisk. To nie jest poprawna odpowiedź, choć jest blisko. Przechodzi to pytanie na rzecz pani Marzeny, no która myślę, powiedziała, że to wyciskanie. Jest... Wyciskanie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Wyciskanie. Super! Czas na nasze kapitanki. Wygląda na to, że my Polacy nie tylko lubimy, ale też potrafimy szybko biegać, a sukcesy naszej sztafety tylko utwierdzają nas w tym przekonaniu. Spójrzcie. Jacek Bocian znakomicie będzie się pewnie zbliżał do Angelo Taylora, czy pobiegnie to wymarzone swoje poniżej 44 sekund. Ruszył już do przodu. Kaczek mocno atakuje. Kończymy z medalem, wspaniałym medalem. Uwaga. Kto mi... Nie, ja się tylko bawiłam. Nie, nie, nie. Tak się ja kończą chcę... takie zabawy. O, tak się kończą takie zabawy. Jeśli chodzi o zabawy o, różne. Nie, Marzena Rogalska. No bardzo mi przykro, Marzenku. Co? Dlatego dzieci nie mogą się bawić zapałkami. Marzeno, 3 sekundy masz na odpowiedź. Drugie miejsce, srebro. Przechodzi to pytanie na rzecz Kasi Zielińskiej. Ale czy mogę prosić o pełną wersję bardzo pytania? Bardzo proszę, Katarzyno, to dziękuję. Jest pełna wersja dziękuję tego pytania. Ci, Maćku. Które miejsce zajęła sztafeta mężczyzn 4x400 metrów na Mistrzostwach Świata w 1999 roku? Niech pomyślę. Kasiu? Zaraz. 3 sekundy. Muszę ruszyć głową. 3, 2. Pierwsze. Rzeczywiście po dyskwalifikacji zespołu USA za doping, ale to w tym my roku. Znaleźliśmy się na pierwszym miejscu. Tak jest. Po tej rundzie 60 punktów ma Marzena. 56 punktów ma drużyna. Fantastycznie jest, fantastycznie. Piękna pogoń wszystko za liderem. A teraz piosenka, którą zapowiedzieć powinna moja kusząca Magda. Ona z pewnością zna sens tego utworu. Jaka to piosenka? Kasiu? Tutaj mógłby się sprawdzić mój ruch. Kasiu, zapraszam cię, będziesz łaskawa w tym miejscu podać nam tytuł tej piosenki. Kasiu, Kasia, Kasia, Kasiu.
Przyznam, jeśli to będzie dobry tytuł i wykonawca, tak, dostaniesz ode mnie dodatkowy jeden punkt za jeden, zaprezentowanie tytułu tutaj w nie, tym miejscu. Nie, za jeden nie wyjdę. Za pięć wyjdę. Myślę, że panowie przed telewizorami się zgodzą, że to nawet nie jest wygórowana specjalnie cena. Pięć punktów. Kasia Zielińska, spójrzcie państwo, w całej krasie tak wygląda. Panowie, to specjalnie wam załatwiłem. Brawo! O, sobie też troszeczkę. Ajajaj. Ale to zostanie, to już pójdźmy po całość. No nie, wystarczy. Tak? Za piątaka tyle. Bo słuchamy. We mnie jest seks. Kto śpiewał tę piosenkę? Pięknie. Kalina Jędrusik. Kalina Jędrusik, ja nie, tylko nie powiedziałem ci jednego. Zostajesz ze mną na całą tę piosenkę. We mnie jest seks, gorący jak sam. Bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust. Żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Ten seks jak pasją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc takiemu to marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Jak ja kocham ten program! Naprawdę kocham tę robotę. To jest fantastyczny czas. Bardzo dziękuję. Święte słowa. Wszyscy jesteśmy rozgrzani do białości, a przed nami kolejne podniety. Tak, tak. Czas na pełne emocji. Wrażenia przy okazji sprintu do końca programu. Bardzo proszę. A w finale, jak nigdzie indziej, przyda się co? Przyda się szczęście. Tutaj wszelkie amulety na pewno znajdą zastosowanie, ale pamiętajcie, odważne ruchy też pomagają szczęściu. O wygranej może przesądzić Grawa Bank. Zobaczmy, dla kogo łaskawsze będzie nasze koło fortuny. Wyjątkowo pięknie się dzisiaj prezentuje to nasze koło fortuny. I jeszcze przez chwilę muszę powstrzymać wasze zapędy. Wiem, że już chcecie prowokować los, ale najpierw sprawdźmy, z czym zaczynacie rundę finałową. Kasia, dzięki tym pięciu punktom było warto. Dziękuję ci bardzo. Wraz ze swoją drużyną jest liderem aktualnie programu. 64 punkty. I w dorobku 4 punkty mniej ma drużyna Marzeny. 60 punktów. Ta różnica 4 punktów może okazać się zbyt mała, żeby już teraz przesądzić o wyniku, bowiem najwyższa stawka na kole to 50 punktów. W finale na wszystkie moje pytania odpowiedzią jest liczba lub procent. Drużyna, która odpowiada pierwsza, zgaduje wynik, druga określa, czy właściwy jest mniejszy czy większy od podanego przez przeciwników. Jeśli ich założenie jest dobre, koło jest do ich dyspozycji. Pomyłka oznacza, że kołem kręci drużyna, która jako pierwsza podawała wynik. Bardzo klarowne zasady finału. Zaczynamy od tych, którzy do tej pory mieli nieco więcej szczęścia, zwłaszcza w tej ostatniej rozgrywce. Więcej szczęścia, jeśli chodzi o fizjonomię, ruch ciałem i te rzeczy. Zaczynamy od drużyny Kasi Zielińskiej. Tak. A pierwsze pytanie dotyczy nas wszystkich. Ile procent Polaków czyta etykiety kupowanych produktów? Etykiety, takie etykiety, napisy na produktach, chyba jeszcze kupujemy, niestety, tak? Mało Polaków, prawda? Mało. Dobrze, że pytanie zakłada, ile czyta, kto a nie ile rozumie czyta owe etykiety i to, co tam jest napisane. Wynik nie musi być więc taki najgorszy. Pytanie mało nie jest chyba proste, ale macie przecież kibiców do swojej dyspozycji. Nie. Myślę, że może 20-30%. Mhm. No. Tak. 22? A skąd pani taką cyfrę, liczbę 22 z tą dokładnością? Kasia Zielińska.
Proszona jest do dyspozytorni. Jak ma pani na imię? Marta. Pani Marta, pani mówi, że 22%. Ile procent Polaków czyta etykiety kupowanych produktów? Powiedziała, że dwójka jest szczęśliwa, bo 22 się urodziła, więc 22% powiedzmy. 22% no, Polaków czyta etykiety kupowanych produktów. Co na to drużyna więcej. Marzeny? Nasza więcej. Publiczność pokaże. Więcej. 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 Z pełnym przeświadczeniem wybieracie odpowiedź więcej. No, zaufaliśmy naszej publiczności. Okay. Nie martwcie się, jak nie trafiliśmy. Trafimy następnym razem. Umiesz, Marzenko, podnieść kibiców na duchu. Etykiety kupowanych produktów czyta, nie wiem, czy z własnej woli, czy z obowiązku. 20%. 54% Polaków. Koło czeka na drużynę Marzeny Rogalskiej. Idziemy. Marzenki idą zakręcić kółkiem. Proszę. La, 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 la. Mocno, mocno. Mocno zakręci dziewczyny. Dwie Marzeny zakręciły, dwie Marzeny wracają do swojej drużyny, do swoich mężczyzn, a my czekamy na wynik, który pokaże się na kole fortuny. Kocham cię, Polsko. Tak, może być jedynka, jedna. 50 punktów, raczej mało realne, mało realne. 25 punktów, 25 punktów dopisujemy do konta Marzeny i jej drużyny. Teraz konkretnej odpowiedzi postara się udzielić drużyna Marzeny oczywiście, bo macie więcej punktów. I kolejne pytanie finałowe, pytanie numer dwa. Ile trwał w zeszłym roku najkrótszy dzień w Warszawie? Patrząc za okno, wydaje się, że już krócej trwać nie może, ale oczywiście zawsze są dwie strony medalu, który krótszy dzień to dłuższa noc, krótszy dzień to dłuższa noc, a to ma swoje plusy, niewątpliwie. Jak długo świeciło słońce najkrótszego dnia zeszłego roku? 7,5. A nie robi się wcześniej niż o 4:00, 3:00 z groszami. 7 godzin, 3 minuty, coś takiego. Patrzcie, kogo my tu mamy! La, 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 la. Jak masz na imię? Ola. Ola, co wolisz, 7 czy 8? Czy 6? Ile 22 grudnia trwa dzień? Okej, wiemy, wiemy. No proszę uprzejmie. Ale w ogóle. 6,5. Marzeno. 7,5 godziny, 7,5 godziny, tak nie, powiedziała. Nie, zaraz, tak powiedziała pani kapitan. Piotrze, przepraszam. Marzena dopiero jak przyjdzie do nas, to nie, 7,5. Nie, 7,5, nie będzie. Twardą macie, panią kapitan, żadnych dyskusji. Nie, mniej. Kasiu, 22 grudnia to jest ten dzień. No właśnie, pani Marta jest się urodziła 22 grudnia. To jest pani może Marta, więcej, czas i moment, żeby więcej. Po raz kolejny się skonsultować. Pani Marto, niech pani nam się jeszcze raz pokaże. Proszę wstać, pokazać się, zaprezentować. Witamy pani Marto. Miło, że pani jest z nami. Mówię ci, będzie więcej. Naprawdę trudno w to uwierzyć. Najkrótszy dzień, czyli właśnie ów 22 grudnia, proszę pamiętać o urodzinach pani Marty, wszyscy znajomi, trwał 7 godzin i 45 minut. Kasia, jej drużyna kręci kołem, bardzo proszę. Mama, chodź, idziemy. Idziemy kręcić. Razem z serialową mamą. Kręcimy, nie, no pewnie, że tak. Mama, dawaj, dawaj. Silno. I wracamy. Brawo, pani Marzeno. Świetny. Nie mamy zawsze w duecie szczęście. Mocny ruch, dobrze. Ile to będzie punktów? Najwyższa stawka, przypomnę, 50 punktów na kole. Nie będzie. Dobra, 50 punktów, będzie nie będzie 25, 30 też nie będzie, 10 nie będzie, ale będą 23 punkty. No nie jest, że... 23 punkty. Kolejne pytanie brzmi, ile kilometrów kwadratowych powierzchni ma największa polska wyspa? Wolin. Tym razem rozpoczyna drużyna Kasi Zielińskiej. Kto był dobry w geografii? To jest no? Dobry w geografii. Może ktoś kiedyś znaczy, był na wyspie Wolin? Tak. No. I co? Drodzy państwo... Nie. Powiedzcie mi. No powiedz.
No czekaj, masz... Pożycz komórkę. 60 na 20. 60 na 20 km, masz 120 km. 120? Tomek Jarek, na 30. Kasia, pani Marzeno, proszę wrócić do waszego stołu. 30 km, to jest 90 km2. A to nie ma 30 na 30. Kasiu. Matko święta, tak już, Maćku. Mogę jeszcze... Zapytaj swoich mężczyzn. Ile? 245 kilometrów kwadratowych. Słucham, ile? 245 kilometrów kwadratowych? Co na to pani Marzena Rogalska, jej drużyna? My dodajemy 10, nie, poczekaj, ile powiedziesz 245? Dodajemy 20 i mówimy więcej, 265. Mamy takiego magika. Mają magika, zobaczymy, czy dobrze ów magik. No nie. Wróży. Zobaczymy. I czaruje. Największa wyspa naszego kraju, Wyspa Wolin, liczy sobie dokładnie kilometrów kwadratowych 265. Nie! Bardzo dobre źródło mieli, bardzo dobre źródło. Marzeno, kręcisz twoja drużyna, kręci ktoś z drużyny, może panowie? Jednak sama pani kapitan. Proszę zakręcić. Marzena Rogalska. To jeszcze chwilę potrwa. Pięćdziesiąt punktów już chyba nie, ale tych punktów będzie... Aż zęby bolą. 6 punktów, 6. Tak, teraz to już nie są przelewki. Przed nami ostatnie pytanie. Emocje do maksimum, jak zwykle podnosi moja jedyna i niepowtarzalna Madzia. Zgrabnym ruchem swojej smukłej dłoni zmieni najwyższą stawkę na kole. Po konsultacji z producentem, który ja odnoszę wrażenie, że kompletnie oszalał. Co się pojawi na naszym kole fortuny? No nie, 100. No nie znowu. 100. 200. No nie znowu. 300. Nie. 400. 500 punktów też będzie. Ostatnie pytanie dotyczy drażliwego tematu, zwłaszcza dla kobiet. W jakim wieku według Polaków kończy się młodość, a zaczyna dojrzałość? Pierwsza odpowiadać będzie drużyna Marzeny. Ja bym dał 25. Młodość się kończy. Kobiety uważają, że mężczyźni nigdy nie dojrzewają. To wiemy. 30. 33. Chrystusowe. Dobra. Mi się Kasia później wydaje tak 35. 5. No ale oni, myślę, że... Mówią, oni chcą dać 33. Nie, dojrzałość, wiecie. 30. No. Właśnie, jaka, która młodość? Bardzo proszę, w jakim wieku według Polaków kończy się młodość, a zaczyna dojrzałość? To jest ostatnie pytanie finałowe. Pierwsza odpowiedzi udziela drużyna Marzeny. Muszę powiedzieć, że tu Marzenki. Marzenko, daj rączkę. Marzenki w drużynie. Dopiść tam doktora Tomeczka. Dopieszczam. Tak, w taką figurę geometryczną stworzyliśmy i mówimy, wybieramy wiek chrystusowy, czyli 33 lata. Tu kończy się młodość, a zaczyna się dojrzałość w wieku lat 33. Więcej, bo to jest bardzo optymistyczna dojrzały wiadomość. 35 no lat, tak? 35. Nie. No dobra, to głosujemy. Kto więcej? Kto mniej? Mniej? Matko! Więcej! No zdecydowanie kibice podpowiadają, że to jest więcej niż 33 lata. Ja też mi się ta granica. Wiek według Polaków, gdzie kończy się więcej? Młodość, a zaczyna dojrzałość. Więcej, Kasiu, czy mniej niż 33 lata? W związku z tym, że chcielibyśmy na dłużej zachować młodość. Według nas. Bo ale Kasiu? To my tak uważamy, bo się... Więcej! Więcej niż 33 lata. 91 punktów ma Marzena. 87 punktów ma drużyna Kasi. 4 punkty różnicy między wami. Okay. Odpowiedź może zaskoczyć niejednego z was. Dla Polaków, których przepytał Cebos, granica między młodością a dojrzałością to
zacznę od końca. To są 3 miesiące na końcu, a przed tymi 3 miesiącami są... Jest właściwie. Młodość według Polaków do 35 roku życia i 3 miesiąca. Proszę, mistrz będzie kręcił w finale przy okazji ostatniego pytania. 4 punkty różnicy między drużynami. A na koncie jest 50, 100, 200, 300, 400 i 500 punktów. Ile to będzie punktów? Więcej niż... Ile? Ile jest? Tak, 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 20. Kasia, Kasia i jej drużyna, Tomek, Jarek, Marzena, moje gratulacje, naprawdę gratulacje, rewelacyjnie, można? Można, można. Szaleństwo już teraz za moimi plecami, Magda i jej koleżanki rozdają, rozdają stroje Lajkonika, gwiazdy zwycięskiej drużyny otrzymają grę Kocham Cię Polsko. Państwo też mogą kupić taką grę. Radzę, byście Państwo dzisiejszego wieczoru zapomnieli o dojrzałości i raczej podążyli w młodość, a efekty mogą być, zapewniam, niezwykle ciekawe. Dobrej nocy życzę, do zobaczenia. Żubra i za Łasice, za Hel, za Wisłę i za Kasprowy, za Narodowy, Kotlec Skawowy. Za to, że wiosną wciąż mnie zachwycasz, że jak nie upał, no to śnieżyca. Za to, że z tobą czuję się swojsko, ja tak po prostu kocham cię. Że można. Marzena, no dzisiaj jesteście pokonanymi, ale dzisiaj. Kasia Zielińska.